Dzień dobry. Witam cię na piątym już wykładzie kursu Człowiek krążenie. Jak widać, dzisiaj mamy zająć się układem limfatycznym. W związku z tym program naszego spotkania będzie następujący. Po krótkim wprowadzeniu, także krótko przedstawię ci organizację układu limfatycznego. Następnie przejdziemy do omówienia budowy i funkcji wybranych narządów limfatycznych. To będą te narządy limfatyczne, których znajomość nie będzie nam potrzebna do analizy krążenia limfy. Z tym, że kiedy będziemy analizować krążenie limfy, przy okazji niejako przedstawię Ci budowę naczyń limfatycznych. Kolejną częścią naszego wykładu będzie analiza roli węzłów chłonnych czyli punktów, które, jakby to powiedzieć, znajdują się na trasie krążącej limfy. Analizując rolę węzłów chłonnych, omówimy oczywiście także ich budowę. W tym momencie będziemy mogli przejść już do podsumowania, które zamknie całe nasze dzisiejsze spotkanie. Część merytoryczną wykładu zaczynamy zatem od analizy ogólnej organizacji układu limfatycznego. Przed tobą grafika, która pomoże nam znaleźć przynajmniej większą część elementów, które składają się na układ limfatyczny człowieka. A zatem układ limfatyczny, dawniej zwany chłonnym, składa się z naczyń limfatycznych. Ja już sygnalizowałem, że naczyniami zajmiemy się trochę później, zatem teraz na recinie ogólnej wskażmy tylko przykłady. Te naczynia zielone, oczywiście jest to wizja artystyczna, one w naturze zielone nie są, to są po prostu średniej wielkości naczynia limfatyczne. Na tej grafice możemy też wskazać największe naczynia limfatyczne zwane przewodami. I tak, w tym miejscu widzisz przewód piersiowy, natomiast w tym miejscu widoczny jest przewód chłonny prawy. Do sprawy naczyń limfatycznych jeszcze wrócimy. Tam pojawią się oczywiście także najdrobniejsze naczynia limfatyczne, ale na razie to nam musi wystarczyć. Tak się bowiem składa, że teraz bardziej interesują nas narządy limfatyczne. Przy czym wyróżnia się dwie kategorie tych narządów. Centralne i obwodowe. Centralnymi narządami limfatycznymi są grasica. Znajdźmy ją na grafice. O, w tym miejscu mamy grasicę i nawet podpis się nam ładnie włączył. Dobrze. Kolejnym elementem, kolejnym centralnym narządem limfatycznym jest szpik kostny czerwony. Zwróć uwagę, że trudno mówić, aby w sensie anatomicznym szpik kostny czerwony był czymś centralnym, ale tutaj chodzi o rolę tych narządów i stąd takie nieco mylące określenie. Natomiast kiedy mówimy o obwodowych narządach limfatycznych, mamy tutaj na myśli elementy takie jak śledzionę. Znajdźmy ją na grafice. W tym miejscu widzimy właśnie śledzionę. Dalej do obwodowych narządów limfatycznych należy zaliczyć węzły chłonne i tutaj widzimy te takie fasolkowate elementy. To właśnie są węzły chłonne. Jeden z nich tutaj sobie teraz specjalnie zaznaczymy. Poza śledzioną i węzłami chłonnymi, obwodowymi narządami limfatycznymi są drobne skupienia tkanki limfatycznej, to są tzw. grudki limfatyczne. Do grudek limfatycznych zaliczane są m.in. kępki pejera, które występują w przewodzie pokarmowym, i migdałki. Porozmawiamy o nich dokładnie nieco później, dlatego że na takiej rycinie trudno wskazać elementy, które mają średnicę w porywach 2-3 mm. Tym niemniej ważne jest, że wymieniliśmy sobie zasadnicze elementy układu limfatycznego. Zwróć jednak uwagę, że w naszym diagramie nie ma limfy, chociaż oczywiście ona powinna się tutaj znaleźć. Z tym, że limfę omówiliśmy wcześniej, zatem teraz jej po prostu nie wskazaliśmy. Teraz pozostaje nam jeszcze jedna rzecz. Otóż układ limfatyczny jest układem otwartym. Co to dokładnie oznacza? To znaczy, że otwiera się do układu krwionośnego, on jest z nim Połączony. Za chwilkę tę cechę sobie też będziemy musieli podkreślić. Teraz zaś zauważmy, że układ limfatyczny nie ma pompy sercowej, tłoczenie limfy, przepływ limfy wymuszany jest w inny sposób. Jaki też się wyjaśni. Natomiast trzecia ważna cecha układu limfatycznego, ja już o niej wspominałem, to jest fakt, że jest on połączony z układem krwionośnym i razem Właśnie układ krwionośny i układ limfatyczny tworzą zamknięty układ krążenia. Teraz przejrzyjmy się budowie i funkcjom wybranych narządów limfatycznych. Zaczynamy od narządów centralnych, tych o pierwotnym charakterze i od grasicy. No dobrze. Grasica położona jest wśród piersiu, za mostkiem. Ponownie pokazuję ten narząd. Na rycinie, na tym powiększeniu, widać już, że ma ona budowę płatową. Z tym, że nie trzeba zagłębiać się w szkole średniej w żadne szczegóły dalej idące. A zatem kolejna sprawa. Otóż grasica powiększa się mniej więcej do drugiego roku życia dość mocno. Potem, powiedzmy sobie, jej wielkość nie zmienia się, aby po pokwitaniu, po dojrzewaniu, zacząć stopniowo zanikać. Czyli grasica zmniejsza się po, po zakończeniu okresu dojrzewania, u dorosłych przekształca się w ciało tłuszczowe-zamostkowe. Wywnioskować stąd można łatwo, że rola grasicy jest bardzo ważna w okresie dziecięcym. Tak się bowiem składa, że jako centralny narząd limfatyczny, między innymi steruje rozwojem innych narządów limfatycznych, tych obwodowych. I po zakończeniu okresu właśnie dojrzewania, funkcje grasicy mogą już przejąć w pełni rozwinięte inne narządy. Natomiast gdybyśmy krótko mieli powiedzieć co robi grasica? Otóż grasica pełni dwie funkcje ogólne, mianowicie odpornościową i dokrewną. Funkcja odpornościowa, mam nadzieję, że domyślasz się, że chodzi tutaj o namnażanie, a właściwie dojrzewanie i namnażanie limfocytów grasicozależnych, czyli limfocytów T. Jeśli zaś chodzi o funkcję dokrewną, otóż grasica produkuje hormon, który nazywa się tymozyna. Atymozyna między innymi nasila proces limfopoezy, czyli produkcji limfocytów. Myślę, że teraz możemy już przejść do narządu centralnego drugiego rodzaju, jakim jest szpik kostny czerwony. Mówiliśmy o nim już wielokrotnie na kursie histologii, a także omawiając krew, tym niemniej myślę, że warto ponownie do tego tematu wrócić. Wykorzystajmy zatem teraz mikrofotografię, którą przygotował dla nas pan Jan. Otóż przedstawia ona fragment szpiku kostnego, to znaczy, ściślej mówiąc, fragment istoty gąbczastej kości, to te niebieskie elementy, czyli przekrój przez beleczki kostne. Tu widzimy krew, niewielkie naczynia krwionośne, właśnie, a przestrzenie pomiędzy wypełnia tkanka łączna siateczkowata oraz naczynia krwionośne, które tworzą razem po prostu szpik kostny. Czerwony. A zatem, proszę bardzo, tutaj mamy elementy konstrukcyjne, elementy budulcowe. Co dalej? U dzieci i młodych ludzi czerwony szpik kostny funkcjonuje wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w niewielkich przestrzeniach, właśnie w obrębie istoty gąbczastej kości. Tutaj mamy jeszcze raz przypominam, właśnie dowód na to, że tak się dzieje. Natomiast z wiekiem część szpiku kostnego ulega stłuszczeniu, staje się on szpikiem kostnym żółtym i nie pełni już swoich funkcji. Zatem u dorosłych czerwony szpik kostny zachowuje się tylko właśnie w jamkach istoty gąbczastej, kręgów, żeber, mostek, obojczyków, miednicy i niektórych kości. Czaszki. Nie wiem, czy ta wyliczanka jest potrzebna, ale na wszelki wypadek postanowiłem ją tutaj zaprezentować. Teraz zaś wróćmy do podstawowej funkcji tego narządu centralnego układu limfatycznego. Otóż szpik kostny czerwony pełni funkcję krwiotwórczą. To nie jest żadne odkrycie, natomiast warto w tym momencie też pamiętać, że mówiąc o układzie limfatycznym, będziemy się interesować za chwilę odpornością. Zatem trzeba pamiętać, że powstają tutaj wszystkie rodzaje krwinek, ale nas mocno będą interesowały limfocyty B, czyli te właśnie szpiko zależne. Dobrze, zostawiamy teraz szpik kostny czerwony i przechodzimy do śledzionym. Znajdźmy najpierw ją na grafice. Proszę bardzo, przypomnijmy, o tu właśnie znajduje się śledziona. Ściślej mówiąc, położona jest w górnej, lewej części jamy brzusznej. Mogę jeszcze dodać dla zainteresowanych bardzo mocno, że jest to położenie wewnątrz otrzewnowe. Co dalej? Otóż śledziona ma zrąb, to jest też tkanka limfoidalna, przy czym ten zrąb, albo jak to woli miąż, Podzielony jest beleczkami łącznotkankowymi na takie charakterystyczne, powiedzmy sobie, segmenty. Z tym, że znowuż tutaj też nie musimy wdawać się w żadne szczegóły. Warto natomiast wiedzieć, że beleczki, które dzielą śledzionę, do nich przyczepione są mięśnie gładkie. To jest bardzo ważne, ponieważ skurcz tych mięśni umożliwia śledzionie pełnienie pewnej ważnej funkcji. Z tym, że zanim przejdziemy do funkcji śledziony, być może warto jeszcze powiedzieć, że jest to największy narząd układu limfoidalnego. W źródłach anatomicznych znalazłem informację, że śledziona mierzy 12 maksymalnie, nawet 14 cm długości. To jest taki wydłużony narząd. Wreszcie ma masę 150, a nawet 200 gram u niektórych ludzi. Dobrze, zostawmy te szczegóły anatomiczne, szczegóły budowy i przejdźmy do funkcji. Ona, szczerze mówiąc, jest dla nas dużo istotniejsza. Otóż śledziona pełni cały szereg funkcji odpornościowych, dalej niszczy zużyte erytrocyty i stanowi pomocniczy zbiornik krwi. Teraz nieco rozszerzmy sobie tą. Enigmatyczną funkcję odpornościową. Otóż w śledzionie intensywnie syntetyzowane są przeciwciała, immunoglobuliny są takie specjalne, białe wyspy to są skupienia limfocytów B, które właśnie te immunoglobuliny w śledzionie syntetyzują. Tak więc to jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o funkcję odpornościową. Natomiast, jeśli chodzi o niszczenie zużytych erytrocytów, to tutaj trzeba wiedzieć, że właśnie głównie w śledzionie stare, osłabione erytrocyty są, jakby to powiedzieć, rozpoznawane i niszczone. Przy czym jeśli chodzi o hemoglobinę, która wypełnia erytrocyty, to ona jest metabolizowana właśnie w komórkach śledzionych. Przy czym, globina jest rozkładana do aminokwasów, tu sprawa jest jasna, natomiast chem pozbawiany jest żelaza, żelazo jest w śledzionie magazynowane, dlatego że to jest bardzo cenny pierwiastek, natomiast pozbawiony żelaza chem, czyli bilirubina, jest wydalana do krwi i z krwią wędruje do wątroby. Dalej wędruje z wątroby, ale to nas w tej chwili nie interesuje. Zostańmy więc tylko przy stwierdzeniu, że bilirubina to jest żółty, a według niektórych źródeł taki pomarańczowy barwnik żółciowy który usuwany jest, no dobrze powiem, to do woreczka, który wydzielany jest z woreczka żółciowego potem. No dobrze, wracając zaś do funkcji śledzionej. Otóż niszczy ona głównie erytrocyty, ale także trombocyty i w mniejszym stopniu stare zużyte leukocyty tutaj także są degradowane. Tak więc jest to bardzo ważna taka funkcja filtracyjna dla krwinek, które krążą w krwiobiegu. Teraz przejdźmy do tej funkcji pomocniczego zbiornika krwi. Otóż tak się składa, że tutaj przyda się nam ta informacja dotycząca mięśni gładkich, które mogą skurczyć śledzionę. Tak się bowiem składa, że miąższ, czy też zrąb śledziony jest jak gąbka nasiąknięty krwią. Można więc powiedzieć, że w śledzionie zgromadzony jest pewien zapas, pewna objętość krwi. Jeśli zajdzie taka potrzeba, śledziona kurczy się i wyrzuca, wyciska powiedziałbym tą gąbkę swoją, wyrzuca tę krew do krwiobiegu. Taka sytuacja może się pojawić w momencie, kiedy dojdzie do gwałtownego wzrostu obciążenia organizmu, kiedy gwałtownie też przyspieszy pracę serce. Tak więc śledziona w tym momencie stanowi taki pomocniczy zbiornik, który uzupełnia Potrzebny zapas krwi, dzięki temu zwiększając oczywiście wydajność układu krwionośnego. Dla szczególnie zainteresowanych, może dodam jeszcze dwie informacje. Mianowicie w śledzionie jest blisko połowa monocytów, które znajdują się w naszym ustroju. Tak więc śledzione można też traktować jako rezerwuar monocytów. Wreszcie w śledzionie komórki bakterii, które mają otoczki, które są opłaszczone przeciwciałami, są degradowane. Tak się bowiem składa, że w śledzionie znajdują się komórki żerne. Tak więc śledziona jest takim powiedziałbym. Bardzo dużym, największym filtrem dla naszej krwi. Tych filtrów jest oczywiście więcej, bo taką funkcję pełnią zarówno węzły chłonne, o których będę mówił niedługo, jak i grudki chłonne. I teraz przechodzimy do migdałków. Otóż, czym właściwie są migdałki? Są to w zasadzie skupienia tkanki łącznej limfoidalnej. Ale można też powiedzieć, że są po prostu, że migdałki są skupieniami grudek limfatycznych i są to skupienia, które znajdują się w tylnej części jamy ustnej i w gardle. Jeśli ktoś pokazuje migdałki, to na ogół właśnie w tym miejscu, na ogół, no musi pokazać po prostu w tym miejscu. One razem tworzą taki charakterystyczny, kolisty, coś w rodzaju takiego quasiokręgu. To się nazywa pierścieniem Waldejera, ale myślę, że w szkole średniej nie będziemy się tym za bardzo przejmować. W każdym razie, przyjmijmy, że migdałek ogólnie jest po prostu skupieniem grudek limfatycznych. Zatem czym jest gródka limfatyczna? Gródka limfatyczna to jest takie niewielkie, kuliste skupienie tkanki limfoidalnej. Przy czym ma ono średnicę. Sama grudka no w granicach pół milimetra rzadko więcej niż 1 mm, czyli to jest niewielki twór. W grudce chłonnej znajdziemy bardzo dużo limfocytów B, T, a także komórki żerne. Gdzie znajdziemy grudki chłonne? Otóż właśnie tworzą one migdałki, czyli znajdziemy je w ścianie gardła i jamy ustnej. Dalej grudki chłonne znajdziemy w ścianie przewodu pokarmowego, przy czym w ścianie przewodu pokarmowego pojawiają się także i funkcjonują w wielcie cienkim skupienia tych grudek, tam one nazwane zostały kępkami Peyera. Dalej, grudki limfatyczne znajdziemy także w ścianie dróg oddechowych i narządów moczopłciowych. Warto byłoby więc teraz sobie. Podstawowe informacje o migdałkach uporządkować, czyli położone są pod wyściółką jamy ustnej i gardła. Dalej są to skupienia tkanki limfoidalnej i teraz jeszcze ważna informacja. Otóż migdałki są skupieniami tkanki limfoidalnej umieszczonymi w taki sposób, że ich zadaniem jest wychwytywanie patogenów ogólnie rzecz ujmując, które pojawiają się w jamie ustnej i gardle. Ponieważ jest to podstawowa droga, którą dostają się patogeny do naszego organizmu, stąd nie dziwi, że migdałki, tak zwane podniebienne to jest jeden z rodzajów migdałków one łatwo ulegają infekcjom. I migdałki powiększone są sygnałem, że dzieje się tutaj coś złego, że jest stan zapalny. I to właśnie migdałki są często takimi wrotami, przez które no, na przykład bakterie infekujące organizm dostają się dalej do elementów układu limfatycznego i z nim mogą atakować inne miejsca naszego. Organizmu. Dodam jeszcze, że jeden z migdałków powiększony silnie może dzieciom przeszkadzać, mówiąc tak bardzo ogólnie, w oddychaniu, stąd czasami zachodzi potrzeba usunięcia tak zwanego trzeciego migdałka. Z tym, że te sprawy w szkole średniej nie są omawiane. Natomiast wracając do ogólnie rzecz funkcji migdałków, napisaliśmy, że pełnią funkcję odpornościową. Mówiłem już o tym, że chronią przed patogenami, które dostają się przez jamę ustną i nos. Pozostaje więc w tym momencie jeszcze tylko zerknąć na mikrofotografie przygotowane przez pana Jana. Tutaj znajdziemy potwierdzenie tej informacji, że migdałki są skupieniami tkanki limfoidalnej, ale skupieniami grudek. Tutaj widzimy elementy takie. To jest pojedyncza grudka chłonna. Tutaj widzimy kolejne, właściwie tutaj widzimy kolejną. W grudkach chłonnych widzimy takie jaśniejsze skupienia, proszę bardzo, tutaj mamy bardzo duże powiększenie takiego właśnie skupienia. To jest miejsce, gdzie intensywnie namnażają się limfocyty T. Do tego jeszcze wrócimy. Porozmawiajmy teraz o tym, w jaki sposób powstaje chłonka, czyli limfa i w jaki sposób krąży. Przy okazji przypominam, porozmawiamy także o budowie naczyń limfatycznych. A zatem na początek właśnie ta sprawa. Przed tobą schemat, który za chwilę połączymy w pewną logiczną całość, i tutaj widzimy grafiki, między innymi przedstawiające naczynie włosowate limfatyczne. Ono budową bardzo przypomina zwykłe, jeśli tak można powiedzieć, naczynie włosowate układu krwionośnego. Różni się od niego tak naprawdę tym, uwaga, że jest ślepo zakończone. Standardowe naczynie włosowate jest oczywiście otwarte z obu stron. Natomiast tutaj mamy z tej strony naczynie zamknięte. Druga różnica mniej może istotna to jest to, że naczynie włosowate limfatyczne ma nieco większą średnicę niż naczynie włosowate układu krwionośnego. Co dalej? W układzie limfatycznym znajdziemy też naczynia limfatyczne różnej średnicy. Przypomnę, że te największe to przewody limfatyczne. Tutaj pokazywałem przewód limfatyczny piersiowy i przewód limfatyczny prawy. Zaraz do nich jeszcze wrócę. Natomiast teraz wróćmy do naczyń limfatycznych. Ogólnie rzecz ujmując, one budową przypominają żyły i to te żyły, które mają zastawki. Bo cechą charakterystyczną naczyń limfatycznych jest to właśnie, że występują w nich zastawki zapobiegające oczywiście cofaniu się limfy. Co dalej? Dalej trzeba koniecznie zauważyć, że w układzie limfatycznym nie znajdziemy naczyń przypominających budową tętnicy. Tutaj takich naczyń nie znajdziemy. Przypomnę też, że nie znajdziemy tutaj pompy centralnej. No dobrze, zatem zobaczmy teraz, jak to wszystko działa. Wyłączmy więc sobie może opis i zobaczmy teraz. Przyjmujemy, że krew dopływa z tego kierunku, krew tętnicza, to mamy naczynie włosowate i przepływa dalej, zabierana jest żyłami. Ponieważ ciśnienie hydrostatyczne krwi oraz ciśnienie osmotyczne, osocza tejże krwi w naczyniu, szczególnie w naczyniu włosowatym w tej części pierwszej, ono jest dosyć wysokie, powoduje to, że część płynu, czyli część osocza po prostu jest filtrowana do przestrzeni wokół komórkowej, do tkanki, do płynu śródmiąższowego. Tu obmywa oczywiście komórki, zaopatrując je w stosowne substancje odżywcze. Co dalej? Dalej płyn ten trafia do światła naczyń włosowatych układu limfatycznego. Z tym, że trzeba tutaj wyraźnie sobie powiedzieć, że w ciągu doby we wszystkich naczyniach włosowatych naszego układu krążenia przefiltrowaniu ulega mniej więcej 20 litrów osocza, składników osocza, czyli na dobę powstaje no proszę bardzo 20 litrów limfy. Ale uwaga, to nie jest tak. 90% tej objętości wraca z powrotem do. Naczynia włosowatego. Dlaczego? Dlatego, że w miarę posuwania się w tym kierunku spadać będzie ciśnienie hydrostatyczne krwi. Przede wszystkim ono będzie spadać, no to jest logiczne, skoro płyn wychodzi. Zatem w pewnym momencie okaże się, że różnica jest taka, że o ile powiedzmy sobie no umownie, na tym odcinku mamy, nazwijmy to, filtrację dodatnią, czyli filtracja przeważa zdecydowanie nad resorpcją. To na tym odcinku mamy już odwrócenie trendu, i tutaj resorpcja przeważa nad filtracją, czyli większość tak naprawdę tego płynu trafia z powrotem do naczyń włosowatych układu krwionośnego. To jest zresztą chyba logiczne. I ocenia się, że jest to mniej więcej 18 litrów płynu na dobę. Co oznacza, że 90% tego płynu po prostu po spełnieniu swojej funkcji jest z powrotem zabierana. Natomiast zostaje nam ta objętość 2 litrów, 2 litry na dobę, i to jest ta wielkość, która znajdzie się po prostu w naczyniach włosowatych układu limfatycznego, które notabene znajdują się w prawie wszystkich tkankach naszego ustroju. No dobrze, zatem po przefiltrowaniu składników osocza dostajemy się do naczynia włosowatego kapilarnego i ten płyn, czyli już teraz chłonka, będzie musiał wędrować dalej. Wędruje naczyniami limfatycznymi, trafia do węzłów chłonnych. O tych sprawach, o tym, co się dzieje w węzłach chłonnych, porozmawiamy dokładnie już za chwilę. Natomiast w tej chwili przyjmijmy, że po prostu węzły chłonne nam przecinają ten system naczyń limfatycznych i stanowią takie punkty filtracyjne. Po przefiltrowaniu chłonka ma trafić do żyły. Jak już mówiłem, z dolnej części ciała i lewej górnej trafia do przewodu piersiowego i stamtąd do żyły podobojczykowej lewej. Natomiast z lewej górnej części ciała ogólnie limfa trafia do przewodu piersiowego prawego i stamtąd do żyły podobojczykowej prawej. No dobrze. Teraz zastanówmy się nad chyba najważniejszą kwestią. Mianowicie trzeba w jakiś sposób wymusić ruch limfy. Ona ma do pokonania sporą odległość, do tego wszystkiego jeszcze musi pokonać opór jaki stawiają węzły chłonne, Zatem coś musi ją napędzać. I rzeczywiście tak jest. Co prawda? Tutaj nie mamy zasilania w postaci pompy centralnej, ale nie należy zapominać, że ściana, Naczyń limfatycznych, ja to spróbuję bardzo tak schematycznie tutaj przedstawić. Powiedzmy sobie, że to są, to są ściany takiego naczynia limfatycznego, i ono jest oczywiście wyposażone w zastawki, ja o tym już mówiłem. I tak, jakkolwiek mięśniówka naczyń limfatycznych nie jest może imponująca, tym niemniej jest i może się kurczyć. I cały ten system działa w ten sposób, że rytmicznie, kilka razy w ciągu minuty, takie sekcje kurczą się. No ja pokazuję to w sposób taki no, radykalnie uproszczony. Powiedzmy sobie, że kurczy się ta część naczynia limfatycznego. W momencie, kiedy pojawią się siły, kurczące, które zmniejszą objętość tego naczynia na tym odcinku. To oczywiście limfa zacznie napierać na zastawki, zamknie je. Natomiast te otworzy szerzej i po prostu przepłynie do, jeśli tak można powiedzieć, następnej sekcji. Ona będzie następną, która się będzie kurczyć i w ten sposób, jakby to powiedzieć, kawałek po kawałku z sekcji do sekcji limfa przekazywana jest w układzie. I to jest aktywny system, który wynika ze skurczu mięśniówki naczyń limfatycznych. Myślę, że sprawa jest tutaj prosta. Aha, z tym, że tutaj jedna sprawa. Możesz zetknąć się z pojęciem pompy limfatycznej. Ja tego pojęcia nie używałem, a wspominam o tym, dlatego, żeby Cię przestrzec. Nie używaj tego określenia. Ten termin jest dość niejednoznaczny. W każdym razie w szkole średniej trudno byłoby go dokładnie wytłumaczyć. Zatem mówimy o tym po prostu, że. Pracujące naczynia limfatyczne kurczą się stopniowo, tak sekcyjnie, tworząc taki mechanizm perystaltyczny przepychania limfy, i nic więcej w tej akurat materii wiedzieć i mówić nie trzeba. Co dalej? Dalej trzeba wspomnieć, że oprócz tego aktywnego mechanizmu istnieje też mechanizm aktywny ale uwaga zewnętrzny. Ja wspominałem na kursie fizjologii zwierząt, w lekcji piątej o tym, że krew może być przetłaczana, znaczy przepływ krwi może być wspomagany przez tak zwane napędzanie zewnętrzne. W przypadku limfy tak też się dzieje. Wyobraźmy teraz sobie, że tutaj mamy mięśnie szkieletowe. Mięśnie powiedzmy sobie do kończyny dolnej, i te mięśnie się skurczą. W tym momencie oczywiście ich średnica się zwiększy, pojawi się siła, która ściśnie nam naczynie limfatyczne. I w ten sposób mamy wsparcie dla tej pompy perystaltycznej. To jest zresztą taki sam mechanizm, który wspiera przepływ krwi w żyłach dolnej części ciała, szczególnie w żyłach naszych kończyn. No dobrze, my jednak wracamy do układu limfatycznego. Czyli mamy tak, skurcz własny ścian naczyń limfatycznych, dalej skurcz mięśni szkieletowych, wreszcie trzeba wspomnieć, że w pobliżu naczyń limfatycznych przebiega część tętnic. To jest sprawa taka, no powiedzmy sobie, trzeba byłoby trochę poopowiadać o tej odległości, dlaczego to się na, na siebie przekłada, ale chodzi o to, że jeżeli w tym naczyniu powstanie fala tętnicza, która się będzie przemieszczać, to też pojawi się ucisk na naczynie limfatyczne, czyli po prostu fala tętnicza będzie nam wspierała ruch limfy czy to wszystko? Otóż nie. W szkole średniej wypadałoby wspomnieć o jeszcze jednej sprawie mianowicie skurcz części ścięgnistej przepony też oddziałuje na naczynia limfatyczne w podobny sposób i skurcz przepony to bardzo ciekawe, po prostu wspiera ruch limfy. Zatem mamy mechanizm taki zupełnie autonomiczny, czyli skurcz naczyń limfatycznych, mamy mechanizm zewnętrzny, czyli skurcz innych elementów. No bo w końcu tutaj mówimy o mechanice płynów, to chyba jest sprawa tak naprawdę prosta. Ja dodam jeszcze w tym momencie tylko, że właśnie intensyfikując ćwiczenia fizyczne, pogłębiając oddechy, jesteśmy w stanie w cudzysłowie podkręcić Tempo krążenia limfy nawet kilkunastokrotnie. To bardzo ważne, dlatego że w czasie wysiłku rośnie tempo przepływu krwi, zatem wzrośnie nam, powiedzmy sobie, tempo filtracji, i ten system musi być w jakiś sposób funkcjonalnie zdolny do tego, żeby w razie czego odebrać większą ilość tego płynu. I tak się rzeczywiście dzieje, że układ limfatyczny to, co za przeproszeniem zabierze z pośrednio oczywiście z układu krwionośnego, potem do układu krwionośnego oddaje. Jeśli pojawią się zaburzenia, no to w tym momencie mamy kłopoty. Przy czym te zaburzenia generalnie polegają na tym, że układ limfatyczny nie może oddać z jakiejś przyczyny, na przykład było lek uszkodzeniu, ale nie tylko. W razie nie jest w stanie odebrać odpowiedniej ilości tego płynu. Co wówczas się dzieje? Wówczas rozwija się obrzęk. Stąd na przykład możemy mówić o obrzęku płuc, czyli sytuacji, w której chłonka gromadzi się w okolicach płuc. Oczywiście wiemy, że obrzęk płuc, zresztą inne obrzęki także, mogą być niebezpieczne i są niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Dobrze, przejdźmy zatem teraz do schematu bardziej ogólnego. Pokazuję go dlatego, że możesz zetknąć się w zadaniu z zapisem po prostu bardziej uproszczonym. Cóż zatem tutaj mamy? Myślę, że w tej chwili wszystkie elementy są już jasne. Tutaj mamy naczynie żylne, przepraszam, tętnicze. Dostarczamy krew do naczyń włosowatych drobnymi tętniczkami. A jakże? Czyli mamy przepływ krwi przez naczynia włosowate. Tutaj mamy oczywiście drobne żyłki i wchodzimy, jeśli tak można powiedzieć kolokwialnie, do układu żylnego. Cały czas w tym momencie mamy do czynienia z układem krwionośnym. Natomiast tutaj widzimy filtrację, czyli składniki płynne osocza są Filtrowane przez ścianę naczyń włosowatych krwionośnych do przestrzeni do śródmiąższu, do przestrzeni wokół komórkowych i stamtąd część tego trafia do naczyń włosowatych układu limfatycznego. Przypomnę też, że większa część tego filtratu wraca z powrotem, czyli mamy resorpcję. Natomiast w tym momencie już mówimy o powstaniu limfy i limfa potem naczyniami limfatycznymi, gdzie mamy taki bardzo sprytny mechanizm tłoczenia tego płynu, właściwie tego płynu ustrojowego to będzie lepsze określenie. I ten tenże właśnie płyn ustrojowy ostatecznie trafia gdzie? Do żył podobojczykowych. W ten sposób, jak widać, układ krążenia nasz pozostaje zamknięty. Tutaj mamy ślepe zakończenia naczyń kapilarnych. Tutaj zaś wpadamy, jeśli tak można powiedzieć, do dożył, czyli do zamkniętego układu krwionośnego. Przechodzimy teraz do tej części wykładu, w której zgodnie z obietnicą omówię rolę węzłów chłonnych. A zatem na początek kwestie takie, no powiedzmy sobie bardziej ogólne. Otóż węzły chłonne są strukturami stosunkowo niewielkimi. Pojedynczy węzeł chłonny ma wielkość od 2 do 30 mm i najczęściej ma taki fasolowaty kształt. Z tym, że na naszej rycinie pokazujemy węzeł chłonny, który jest okrągławy. Co jest potwierdzeniem tylko takiej informacji, że nie wszystkie węzły chłonne mają taki właśnie fasolowaty kształt. Niektóre mają kształt okrągławy. No dobrze, dużo istotniejsze jest to, że każdy z nas. Ma mniej więcej od 600 do 700 węzłów chłonnych. To bardzo duża liczba. Do tego dołóżmy fakt, że węzły chłonne znajdują się w prawie wszystkich narządach naszego ciała. Miejscami w pewnych określonych rejonach, które są bardzo ważne z punktu widzenia ich działania, węzły chłonne tworzą charakterystyczne skupienie, np. pod pachami czy też na szyi. Teraz przypomnijmy, że węzły chłonne są swoistą siatką filtrów, która to siatka po prostu powstaje w ten sposób, że węzły są wbudowane w naczynia, w system naczyń limfatycznych, i limfa płynąca naczyniami musi przejść przez któryś węzeł limfatyczny. I teraz. Co dzieje się w takim węźle limfatycznym? Otóż można byłoby tutaj wymienić dwie funkcje, chociaż one tak naprawdę na siebie się nakładają. Otóż węzeł limfatyczny filtruje limfę i pełni funkcje odpornościowe. Co to znaczy zatem, że filtruje limfę? W tym miejscu chodzi o wyłapywanie, no powiedzmy sobie, drobnoustrojów potencjalnie patogennych oraz wirusów. Czyli po prostu wychwytujemy z limfy ciała obce, które mają oczywiście małą wielkość. I teraz do tego wszystkiego te wychwycone ciała obce umożliwiają wytwarzanie przeciwciał. W jaki sposób? Przyjrzyjmy się temu teraz nieco dokładniej. W związku z tym proponuję analizę właśnie takiego węzła chłonnego, który ma bardziej typowy, fasolowaty kształt. Tutaj mamy naszą grafikę ogólną, a zatem skoro wiemy już gdzie jesteśmy, wskażmy elementy budowy węzła chłonnego, które są dla nas teraz istotne. Otóż węzeł chłonny otoczony jest torebką łączno-tkankową, natomiast wypełniony jest ogólnie rzecz ujmując tkanką limfoidalną. Tutaj widzimy skupienia tejże tkanki. To jest tkanka łączna siateczkowa, to oczywiście specyficzna jej forma. Co dalej? Otóż Oprócz tkanki limfoidalnej znajdziemy tu przestrzenie, które są zatokami. Tutaj widzimy zatokę brzeżną, tutaj widzimy zatoki biegnące bardziej do środka węzła chłonnego, i w tym miejscu mamy zatokę rdzenną. Limfa, która dopływa naczyniami doprowadzającymi. Tutaj widzimy takie naczynia, notabene widzimy też ich zastawki. Otóż ta limfa najpierw dostaje się do zatok tych zewnętrznych brzeżnych i potem pomału jest jakby to powiedzieć przepuszczana przez filtr tkanki limfoidalnej i ostatecznie przechodzi do zatoki rdzennej. Z niej zaś naczyniem odprowadzającym wędruje dalej. Tutaj warto jeszcze zauważyć, że naczyń doprowadzających do węzła chłonnego jest z reguły całkiem sporo, to może być ich kilka, ale nawet kilkanaście. Natomiast węzeł chłonny, w tzw. wnęce tutaj ją widzimy, opuszcza pojedyncze naczynie odprowadzające. Na tego nie pokazujemy, ale węzeł chłonny ma swoje ukrwienie. Tak więc na innej grafice, gdybyśmy potrzebowali takiej, musielibyśmy dorysować tętnicę i żyłę węzła chłonnego. Z tym, że nas interesuje teraz układ limfatyczny i to, co będzie się działo w limfie, która przepływa po prostu przez węzeł chłonny i wędruje później dalej. A zatem, co tutaj będzie się działo? Otóż w zatokach limfy znajdują się włókna kolagenowe, włókna elastyczne i w sieć tych włókien, tych włókien jest więcej w zatokach bliżej centrum, wpadają np. bakterie, mogą też wpaść wirusy. To umożliwia ich rozpoznanie i później odpowiedź która może być nasilona w takim węźle. Ja w tej chwili przedstawiam to wszystko w dużym uproszczeniu. Co mianowicie dzieje się tutaj? Otóż w tkance limfoidalnej węzła chłonnego znajdują się liczne limfocyty B. To one tworzą tak zwane pęcherzyki limfoidalne głównie. Za chwilkę pokażę preparat mikroskopowy. Oprócz tego w węźle chłonnym, w tkance limfoidalnej znajdują się też limfocyty T, z tym, że one są bliżej części rdzennej węzła. I wreszcie w części rdzennej jest dużo plazmocytów. Przypomnę, że plazmocyty to są uczulone limfocyty B, które produkują przeciwciała. Tak więc węzeł chłonny to taka maszynka, która umożliwia powiedzmy sobie produkowanie przeciwciał, choć nie tylko, bo znajdują się tu także inne komórki układu odpornościowego, które powiedzmy sobie właśnie wspierają pracę tegoż układu. Ja sprawy odporności omówię na następnym wykładzie, dlatego w tej chwili myślę, że to wystarczy. Po prostu dochodzimy do takiego wniosku, że limfa przepływając przez węzeł chłonny jest filtrowana, oczyszczana z mikroorganizmów, które mogą być potencjalnie chorobotwórcze i oprócz tego chłonny jeszcze produkuje przeciwciała no dobrze, czyli wiemy już, jak działa taki filtr i wiemy, że linfa opuszczająca węzeł chłonny jest oczyszczona. Teraz pozostaje więc już tylko tytułem powiedzmy sobie takiej ciekawostki przedstawić Ci mikrofotografię, jak zwykle w naszym przypadku, czy prawie jak zwykle autorstwa pana Jana. To są mikrofotografie wykonane przy pomocy mikroskopu szkolnego, ale one świetnie demonstrują budowę węzła chłonnego. Tu widzimy spory fragment. Z tej strony widzimy spory fragment węzła chłonnego. Tu widzimy skupienia tkanki limfoidalnej. To są tak zwane pęcherzyki limfoidalne, czasem nazywane grudkami limfatycznymi. No dobrze, tutaj zaś widzimy zatoki. O, właśnie tutaj są, tu jest zatoka brzeżna, tutaj mamy przestrzenie zatokowe, które biegną do centralnej części węzła chłonnego. W tym miejscu naszego slajdu pokazujemy duże powiększenie wycinka niewielkiego wycinka węzła chłonnego. Możemy zwrócić uwagę na bardzo dużą liczbę limfocytów, co oczywiście cały czas przekłada nam się w głowie na to, że węzeł chłonny pełni funkcję odpornościową. Na porządku jeszcze zasygnalizuję, o tutaj widzisz zatokę brzeżną, to tędy limfa powiedzmy sobie zaczyna wsączać się, tak można powiedzieć, do węzła chłonnego, czyli tu zaczyna się proces filtrowania limfy. W tym miejscu zaś na mikrofotografii widoczny jest fragment oczywiście torebki łącznotkankowej. A zatem, jeśli widziałaś, czy też widziałeś kiedyś filtr zamontowany w sieci wodociągowej, no to myślę, że porównanie, którego użyli moi uczniowie, właśnie porównanie do filtrów zakładanych po prostu na rurach wodociągowych, to porównanie moim zdaniem jest bardzo obrazowe. I szczerze mówiąc, ułatwia zapamiętywanie funkcji podstawowej węzłów chłonnych. Ostatnią częścią naszego wykładu dzisiaj jest oczywiście standardowo podsumowanie. A zatem, w odniesieniu do układu limfatycznego, czyli chłonnego, trzeba zauważyć na początku, że składa się on z licznych elementów. To znaczy, z rozbudowanej sieci naczyń limfatycznych. Tu przy okazji nie mogę się powstrzymać, aby nie przypomnieć, że nie ma tutaj naczyń, które budową przypominają tętnice. A zatem mamy sieć naczyń limfatycznych. Dalej mamy narządy limfatyczne, które podzielono na centralne, te pierwotne, istotne. Należą do nich grasica oraz kostny czerwone. Wreszcie mamy narządy limfatyczne obwodowe. I to są śledziona, węzły chłonne, grudki chłonne i skupienia tychże grudek chłonnych, na przykład migdałki. Nie należy też zapominać, że do układu limfatycznego należy zaliczyć wypełniającą naczynia i narządy limfatyczne limfę. Sprawa następna Układ limfatyczny jest układem otwartym, dlatego że otwiera się, uwaga, do układu krwionośnego. Z tym, że nie oznacza to, że na przykład naczynia włosowate limfatyczne są otwarte, one są ślepo zakończone. Dalej, ważną cechą układu limfatycznego jest to, że nie ma on własnej centralnej pompy, z tym, że naczynia limfatyczne są kurczliwe. Biorąc pod uwagę fakt, że mają w tym wszystkim jeszcze liczne zastawki, umożliwia to, Stopniowe tłoczenie limfy. Z tym, że przepływ limfy wymuszają także inne mechanizmy. Ja nazwałem je tutaj uciskiem zewnętrznym, ale zwróć uwagę, że stosuję cudzysów. Z tym, że ten ucisk zewnętrzny, czyli ściskanie naczyń limfatycznych, wynika ze skurczów np. mięśni szkieletowych i uwaga z fali tętniczej. Tutaj oczywiście są to tylko wybrane przykłady. Może warto tutaj jeszcze też zauważyć, że mechanizmem, który napędza ruch limfy jest także sam fakt, że powstaje ona jako przesącz osocza z naczyń włosowatych układu krwionośnego. I ten płyn dostaje się potem właśnie do ślepo zakończonych naczyń włosowatych układu limfatycznego i jest do niego w pewnym sensie oczywiście wtłaczany. Następna sprawa to funkcje układu limfatycznego. Te funkcje są bardzo rozbudowane. I ja pozwoliłem sobie generalnie przedstawić tutaj cztery funkcje. Część z tych funkcji tak naprawdę zawierać w sobie będzie pewne podfunkcje, ale o tym w przyszłości. Na razie zauważmy, że przepływ limfy umożliwia zapewnienie równowagi pomiędzy objętością płynu międzykomórkowego i objętością krwi. Ściślej mówiąc, między objętością... Osocza. Funkcja numer dwa ogólnie to wychwytywanie i unieszkodliwianie małych patogenów. Można tutaj po prostu stwierdzić, że jest to funkcja odpornościowa. Ja o tej sprawie będę jeszcze znacznie, znacznie obszerniej mówił na następnym wykładzie. Zatem w tej chwili tylko takie bardzo krótkie informacje. Kolejna sprawa, czyli funkcja numer trzy. Nie mówiłem o tym, ale warto zwrócić uwagę, że jeśli filtrujemy, jeśli przesączamy składniki osocza znaczeń włosowatych, te składniki to osocze obmywa, po prostu stanowi już w tym momencie płyn międzykomórkowy i tenże płyn umożliwia komórkom pobieranie np. tlenu składników odżywczych, ale jednocześnie umożliwia usuwanie komórkom umożliwia usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Ten skrót jest oczywiście nieformalny. Te produkty, te substancje, znajdujące się w płynie międzykomórkowym, dostają się następnie do naczyń włosowatych układu limfatycznego, który w ten sposób zabiera zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii. Z tym, że tu jeszcze jedna drobna uwaga: otóż, przez usuwanie należy rozumieć usuwanie z otoczenia tych komórek i usuwanie tych substancji do układu krwionośnego. Potem dopiero one dostaną się w zależności od tego, gdzie jest taka możliwość, aby je przetwarzać. W każdym razie dostaną się do wątroby, dostaną się także do nerek. Ale o tych sprawach będziemy mówili na innych kursach. Teraz zaś przypomnijmy funkcję numer 4. Przypomnijmy, dlatego że w kursie Człowiek-odżywianie mówiłem o tym, że acyloglicerole, głównie triacyloglicerole, wchłaniane są w jelicie cienkim do do naczyń limfatycznych. A zatem czwarta ważna funkcja układu limfatycznego to wchłanianie i transport gliceroli, tłuszczów po prostu wchłoniętych w jelicie cienki. I na zakończenie też takie bardzo ogólne sformułowanie, mianowicie nie należy traktować układu limfatycznego w oderwaniu od układu krwionośnego. One bardzo, ale to bardzo ściśle ze sobą współpracują.